mistrzowie gry. W kolejnym odcinku z tego cyklu dziś prezentacja słynnego Olympique Marseille, ale za czasów Bernarda Tapie. Listopad 1985 roku. Garderoba. Przygotowania do programu Gra Prawdy, wtedy najbardziej popularnego w telewizji francuskiej. Jego gwiazdą jest Bernard Tapie, lat 42, u szczytu swej sławy. W czasie ogólnego kryzysu ekonomicznego dowodzi, że jest super biznesmenem, idącym od sukcesu do sukcesu. Prasa odnotowuje każde jego słowo, telewizja mnoży zaproszenia. Nigdy przedtem żaden biznesmen nie był tak popularny. Sam Tapie przyjmuje to za dobrą monetę. Belmiche, Goulon et Lacouche. D'accord. Il est beau comme un dieu, il a un tic et rock dans les yeux. Beau comme un dieu, tic et rock dans les yeux. Il fait même craquer les hommes, c'est un super baby cadam. Craquer les hommes, super baby cadam. Au niveau de l'amour, Tarzan dans un gant de velours. Gant de velours, au niveau de l'amour. En plus il est pas bête, il en a dans la tête. Il a même de l'humour. Oh, ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, trop, trop, trop. Ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, trop, trop, trop. C'est si facile de se balader en ville, d'allumer les regards. Mais séduire un homme qui ne ressemble à personne, c'est too much, c'est pas tous les soirs. Ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, ce mec est trop. Ce mec est too much, trop, trop. Bernard Tapie nikomu nie jest obojętny, kobiety go adorują, również na mężczyznach robi wrażenie jego talent ekonomiczny. Pochodzi z ubogich ulic Paryża. Nigdy naprawdę nie zdobył wyższego wykształcenia. Ale dokonał tego, o czym inni marzą, stał się bogaty i lubi o tym opowiadać. Tapie jest symbolem osobistego sukcesu i sam robi wszystko, aby utrzymać swój imidż cudownego dziecka. Kiedy kupuje firmę, od razu oszczędza na reklamie. Sądzi, że on po prostu jest najlepszą reklamą firmy. Nie jestem pewien, czy jestem gwiazdą, ale gdybym był i zapytałbyś mnie, jak i dlaczego tak się stało, odpowiedziałbym, że broniłem słuszności moich idei. Dojście do sławy poprzez własne idee oznacza, że ludzie wierzą w to, co propagujesz, w twoje pomysły i ideologie. Dla firmy ważne jest, by miała tradycję, z którą ludzie mogliby się utożsamiać. Mówiąc prywatnie, to fantastyczne być gwiazdą. To właśnie w Marsylii Tapie stał się prawdziwą supergwiazdą, a wszystko to miało związek z piłką. Wiosną 86 roku na prośbę mera Tapie został prezesem Olympique Marseille. W klubie niezbyt dobrze się wtedy działo i Rada Miejska obawiała się, że przegra razem ze słynnym klubem. Od przyjazdu Tapie Olympique stał się nie tylko najlepszym klubem we Francji, lecz także jednym z najlepszych w Europie. Wszystko to działało na korzyść Tapie. Ludzie adorowali go i czcili. Wśród ludzi pracy czuł się jak w swoim żywiole. Il y aura du travail à la Ciotat. Ça démarre. Ça démarre. Oh, bien chaud. Et Marseille. Et alors, ça démarre. Tapie, gdziekolwiek jest, składa obietnicę, że zapewni miejsca pracy, że rozwiąże problem imigrantów, że zapewni młodym przyszłość. Wygląda tak wiarygodnie, że nawet gdy obietnic nie spełnia, ludzie to zapominają. Dotrzymał jednak słowa w jednej decydującej dziedzinie, w piłce nożnej.
To za kadencji Tapi drużyna Olympique Marseille stała się zespołem międzynarodowej sławy gwiazd, takich jak Angelik Wodl, Niemiec Forster i oczywiście najlepszy strzelec Jean-Pierre Papin. Dzięki Tapi i jego pieniądzom klub stał się dumą Francji. Bernard Tapie wzbogacił się w bardzo specyficzny sposób. Nigdy nie założył własnej firmy, za bezcen kupował bankrutujące przedsiębiorstwa, przekształcał i sprzedawał ponownie z przeogromnym zyskiem. Często wiązało się to z masowymi zwolnieniami, o czym Tapie oznajmiał osobiście każdemu pracownikowi. Kupował jednak nie tylko firmy, lecz również zamki i pałace. Na przykład pałac byłego cesarza afrykańskiego Bokasy. Sprzedał go z kolosalnym zyskiem. Bokasa zaś nie dostał nic. Później kupił takie firmy jak Wonder Battery, znak sportowy Look i ostatecznie Adidasa. Za każdym razem jego własna fortuna rosła, często w przeciwieństwie do kasy wspomnianych firm. Praktyki stosowane w interesach przyniosły Tapie złą reputację. Opinia publiczna nic o tym nie wiedziała. Większość transakcji z udziałem Tapie okryta jest mgłą tajemnicy. Niektórzy z jego partnerów poczuli się oszukani i wnieśli sprawy do sądu. Jednakże sam Tapie zwykle wychodził z tego bez szwanku. W życiu są wszak zwycięzcy i przegrani. Między rokiem 77 a 90 grupa Bernarda Tapie przejęła nie mniej niż 44 firmy, głównie małego i średniego biznesu. Tapie nigdy nie pozwolił ludziom z zewnątrz zajrzeć do jego finansów, nie zostawiając przy tym żadnych wątpliwości co do własnych motywacji. Rodzina Tapie żyje na całego dzięki skupowanym przez niego firmom. Jedna z nich płaci za cumujący w Marsylii czteromasztowiec. Inna utrzymuje prywatny samolot. Taki styl życia kosztuje, jak mówią byli koledzy, około 100 milionów franków rocznie. Ukrywa swoich wspaniałych sukcesów. W 1986 roku pokazał w telewizji swój własny program, w którym zachęcał widzów i młodych przedsiębiorców, aby mieli ambicje i odwagę podejmować w interesach takie samo ryzyko jak on. Bonsoir et merci de votre accueil. Ce soir notre émission. Merci. Ce soir, notre émission va comporter plusieurs originalités. On disait ambition, finalement, c'est un hymne à la réussite individuelle, c'est un hymne à l'argent gagné. Et moi, je ne refuse pas cet hymne, mais effectivement, ce n'est pas notre seule ambition. Tapie ma opinię wojownika, jest silnym mężczyzną, nie bojącym się bezpośrednich starć. Nie tak dawno sprawił porządne lanie pewnemu francuskiemu dziennikarzowi telewizyjnym. Zwykle jednak fizyczną aktywność wyładowuje w sporcie. Nieprzypadkowo jest prezesem Olympique Marseille. U progu swojej kariery, sławy i fortuny szukał właśnie w sporcie. Tapie zdobył sławę dzięki kolarstwu. Kupił drużynę pięciokrotnego zwycięzcy Tour de France Bernarda Hinault. Wygrali Tour w 1985 roku. Kiedy Hinault zaczął przegrywać, kupił także Grega LeMonda. Obaj sportowcy poważnie rozsławili firmowy znak Tapie i samego szefa. Tapie wygrał także na Tour de France w 1986 roku, przekonując Hinault, aby pojechał jako rozprowadzający Amerykanina LeMonda. Ale Tour odbywa się tylko raz do roku. Tapie chciał więcej. Z dnia na dzień rzucił kolarstwo i zajął się piłką nożną. Tapie kupił Olympique Marseille jako dobrze funkcjonujący koncern. Nie był zainteresowany początkującymi firmami. Zawodnicy Olympique Marseille są własnością Tapie, chociaż sam nie jest prawdziwym znawcą piłki nożnej, osobiście decyduje o wszystkich ważniejszych transferach, negocjuje ich ceny. To osobowość Tapie Olympique Marseille zawdzięcza swój sukces. Jego słynna siła perswazji tworzy więź między nim a za zawodnikami.
Wszyscy zawodnicy twierdzą, że rozmowa z Tapi przed meczem jest niesłychanie istotna. Tapi potrafi naprawdę dać motywację i ożywić swoich zawodników, ale także zdolny jest ich obrazić i obrzucić przekleństwami. Powiedzmy szczerze, rzeczywiście były wzloty i upadki, ale jak w każdym związku, małżeństwie od czasu do czasu zdarzają się kłótnie. Wiem jednak, że w chwili zwycięstwa i w chwili klęski zawsze Tapi był z nami, zawsze pozostawał taki sam. Po prostu jest Bernardem Tapi. Znamy go. Trzeba go po prostu poznać. W czasach Tapi klub zyskał setki tysięcy sympatyków, ale to nie jest klub, który utrzymuje się ze sprzedaży biletów. To Tapi daje pieniądze. Przed pojawieniem się jego klub miał 60 milionów długu, teraz 300 milionów. Olympique Marsylia i Tapi stali się sławni, ale rachunki są wciąż nieopłacone. Jeśli wyjdzie to na jaw, będzie to klęska Tapi, bo w Marsylii piłki nie da się niczym zastąpić. Marsylia jest inna niż pozostałe kluby francuskie. Mam na myśli to, że nasi kibice są z nami zawsze, gdy ich potrzebujemy. To trochę jak we Włoszech. Nasi fani chodzą na każdy mecz jak na mszę. To bardzo ważne, czuć poparcie takiego tłumu. Tłum prawdziwych popleczników, którzy gotowi są do pomocy, kiedy to jest potrzebne. Zwycięstwo za wszelką cenę i zna on wiele sposobów na jego osiągnięcie. Sympatycy mają widowiskową drużynę, prezes jednak zna inne środki. Często bezpośrednio przed ważnym meczem kusi zawodników z drużyny przeciwnika, żeby zagrali dla Marsylii za oszałamiające sumy pieniędzy. Albo czasami kupuje dobrych zawodników nie dlatego, że ich naprawdę chce, lecz po to, by ich nie zyskała konkurencja. Pożycza pieniądze klubowi, z którym za kilka tygodni ma grać jego drużyna. Tapi często jest oskarżany o potajemne interesy, ale nic nigdy nie zostaje mu udowodnione. Sędziowie są zachwyceni urokiem prezesa klubu Marsylii. Fanatyczni wielbiciele klubu widzą tylko wspaniały futbol i błyskotliwe zwycięstwa. Ale Tapi jest bardziej ambitny. Kiedy pod koniec lat 80. ulice Francji nękane były przez przemoc, rasizm i wandalizm, Tapi pojawił się jak rycerz w lśniącej zbroi. Stwierdził, że sam może rozwiązać problemy, z którymi nie mogą sobie poradzić partie polityczne. W biednej dzielnicy Montfermeil Tapi rozpoczął swoją kampanię, prosząc o namysł nad kryzysem społeczeństwa francuskiego. Popierany przez tłum gwiazd, Tapi organizuje mecze piłkarskie z udziałem miejscowych dzieciaków, zakłada kluby młodzieżowe i obiecuje ożywić okolice. Michel Platini i Yannick Noah są po jego stronie. Wraz z przybyciem kamery na zapomniane przez Boga i ludzi ulice Montfermeil pada światło reflektorów.
Tapi, multimilioner, zbawca uciskany, człowiek godnej podziwu, prawości. Mieszkańcy Montfermeil nie mogą ochłonąć Tapi, obiecuje zrobić to samo dla 400 innych objętych kryzysem terenów Francji. Biednym należy się pomóc. Są dwa sposoby na przyciągnięcie kamer telewizyjnych do miejsc takich jak te. Albo poprzewracać autobusy, wybić szyby w oknach wystawowych lub organizować mecze piłkarskie. Myślę, że lepiej zainteresować telewizję meczem gwiazd piłki. Ponieważ jeśli ludzie, którzy nie mają nic do roboty, są ignorowani i jedynym sposobem na zwrócenie na siebie uwagi jest po prostu obrzucanie gównem. Dlatego takimi rzeczami trzeba się po prostu zająć. Voilà pourquoi il faut faire des choses comme ça. Kampania w Montfermeil przedstawiana jest na pierwszych stronach gazet i Tapi też. Wspaniały agitator zdobywa znowu punkt. Spośród 400 obiecanych inicjatyw żadna inna nie doczekała się realizacji, ale Tapi staje w pierwszej linii w polityce. J'ai retrouvé un texte de lui quand il était député. Et ça va tout à fait dans le sens de ce qu'il dit. Il ne peut pas lire ça dans ses meetings. Hein. Mr. Leroux l'a déjà lu. Oui, non, mais ça fait rien, il y en a qui ne l'ont pas entendu. Je suis fier. Il y en a qui ne l'ont pas entendu. J'affirme que dans la religion musulmane, rien ne s'oppose au point de vue moral à faire croyant. Donc c'est vrai qu'il était pour l'intégration. Et donc il n'y a plus de raison qu'il fasse chauffer ses meetings en donnant des musulmans à manger. Tapi stał się postacią z życia politycznego kraju, gdy przyjął wyzwanie lidera prawicowych ekstremistów Jean-Marie Le Pen. Obaj są znani z mass mediów. W grudniu 89 roku skruszyli kopię w słownym pojedynku na oczach milionów telewizorów. Enfin, regardez-vous. Alors, regardez. Vous verriez un peu ce que c'est qu'un boxeur poids lourd. Deuxième chose, vous avez dit tout à l'heure, monsieur. Tapi robi swoje. W 1988 roku występuje jako socjalistyczny kandydat Marsylii. Zaczyna kampanię polityczną i korzysta w pełni z popularności, jaką ma, będąc prezesem Olympique Marseille. Zaraz przed wyborami oznajmia, że zamierza kupić do klubu następną gwiazdę piłkarską. Jamais trop tard pour changer, mais ta révolution. Jego zawodnicy osiągają bezprecedensową sławę między rokiem 1889 i 1992. Cztery razy z rzędu są mistrzami Francji. Marsylia należy do najlepszych klubów w Europie. W 1991 roku pokonuje nawet AC Milan Silvio Berlusconiego, przegrywając zaledwie o włos w finale Pucharu Europy Mistrzów Krajowych. Ale podczas gdy kibice zachwycają się marszem Olympique od zwycięstwa do zwycięstwa, za kulisami sprawy mają się naprawdę źle. Długi rosną, a zarząd klubu jest zamieszany w poważne oszustwo finansowe. W klubie zostaje przeprowadzone śledztwo, a jego sekretarz Bernet jest aresztowany. Bernet wie, jak nisko musi upaść klub, jeśli finansowe wsparcie Tapi zniknie. To prawda, że muszą nastąpić zmiany, bardzo duże zmiany, ale powiem to, co nie tak dawno powiedział sam Tapi. Klub Olympique Marseille istniał, zanim pojawił się on, i będzie istniał po jego odejściu. Jeśli z jakiegoś powodu on musiałby opuścić klub, ale mam nadzieję, że tego nie zrobi, dużo by się zmieniło i nasze oczekiwania musiałyby się obniżyć. Ale Tapi nie był sam. W styczniu 1990 roku ulice Marsylii wypełniły się tysiącami wiernych kibiców klubu w spontanicznej demonstracji popierającej prezesa.
Tapi nie został zawieszony przez związek piłkarski dzięki bliskim znajomościom z sędziami. Sam zaproponował ofiarę, złożył rezygnację i opuścił Olympique. Ogólne zakłopotanie. W oczach wielu Tapi jest męczennikiem i zyskuje ogólne poparcie ulicy. Kiedy burza przechodzi, Tapi już mocno siedzi w siodle i o rezygnacji nie ma mowy. Bernard Tapi zyskuje siłę polityczną. Wiosną 1992 roku Tapi zgłosił swoją kandydaturę do wyborów regionalnych i otrzymał poparcie najlepsze z możliwych prezydenta Mitterranda, potrzebującego świeżej krwi dla swej słabnącej partii socjalistycznej. Fakt, że w międzyczasie prawo zadecydowało, że Tapi jest winny poważnego oszustwa finansowego na sumę ponad 100 milionów franków, wydawał się nie mieć znaczenia. Tapi był niezastąpiony, niezbędny. Marseille vivait pourquoi? Parce que quand il partait à Paris, il revenait pas les mains vides. Gaston, il revenait avec ce qu'il voulait, avec ce qu'il était allé chercher. W marcu 1992 roku Mitterrand formował nowy rząd. Tapi wiedział, jak spełnić jego marzenia. Został ministrem. Zaufanym sugerował, że mógłby nawet sięgnąć po prezydenturę. Vous laissez le ministre prendre sa voiture. S'il vous plaît. Allez, quand même. La voiture du ministre. Intimidant. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le président, député, il est clair que... W partii socjalistycznej powstaje znaczna opozycja przeciw Tapi, która przebadała jego akta, poszukując słabych punktów. Ale Bernard Tapi wychodzi z tego bez skazy. Kiedy Olympique goni czwarty tytuł, gwiazda Tapi świeci w Paryżu jaśniej niż kiedykolwiek. Ale w Marsylii niepokój. Trzy tygodnie po swojej nominacji ulubieniec kibiców Jean-Pierre Papin został kupiony za prawie 500 milionów franków przez AC Milan. Wyglądało na to, że problemy finansowe naprawdę są poważne. Kiedy Papin tłumaczył swój wyjazd, na stadionie panowała grobowa cisza. Alors je vous dis merci et on va tout faire pour gagner le quatrième titre ce soir. Marsylia wygrała czwarty tytuł. Niemniej jednak przełomowym momentem był dla wszystkich wyjazd Papena. Zwłaszcza, że właśnie dowiedziano się, że Tapi ma zamiar pozbyć się również Wodla. Najgorsze jednak miało dopiero nadejść. Pięćdziesiąt dni po mianowaniu na stanowisko ministra nazwisko Tapi znalazło się w aktach sprawy o przypuszczalną malwersację. Tapi został oskarżony o kradzież na szkodę swoich wspólników 60 milionów franków. Przyszłość Bernarda Tapi jest niepewna, tak samo jak przyszłość Olympique Marseille. I na zakończenie programu chwila wspomnień. Kilka minut na boiskach włoskiego Il Mondiale 90. A my już dziękujemy Państwu za uwagę. Dobranoc.
check this out.